tym, że brakuje Jacka Zielińskiego, ale obecność Jacka Magiery w podstawowym składzie to nowość na wiosnę. Ten piłkarz jeszcze w pierwszej jedenastce stołecznej drużyny nie wychodził. I rozpoczęło się spotkanie. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami mimo wszystko sporych emocji. Kierownictwo szczecińskiego klubu zapowiadało, że podejmie walkę, że ma zamiar powalczyć o awans do półfinału Pucharu Polski. Taki wynik, awans Pogoni byłby z pewnością dużą sensacją. Czy do tego dojdzie, przekonamy się niebawem. Sędzią głównym Mirosław Andrzej Czyżniewski. Na liniach pomagają mu Krzysztof Sławik i Maciej Wierzbowski. Około 6 tysięcy widzów na trybunach Stadionu Wojska Polskiego w Warszawie. Jest zimno, wieje porywisty wiatr, chwilami padający deszcz. W takiej scenerii 16 kwietnia przychodzi rozgrywać piłkarzom obu zespołów mecz ćwierćfinału Pucharu Polski. Faul na połowie gości. Mówiłeś, Edward, o kibicach. Obrazek rzeczywiście rzadko spotykany na polskich stadionach. Kibice Legii i kibice Pogoni Szczecin siedzą razem, wymieszani na trybunie. Nie zdążył do podania Pawła Skrzypka Jacek Kacprzak. I od bramki rozpocznie Radosław Majdan. W przeszłości grał w reprezentacji młodzieżowej Polski. Ostatnio zmienia się na tej pozycji z Wojciechem Tomasiewiczem. Tomasiewicz broni w lidze. Majdan występuje dzisiaj w meczu piłkarskiego Pucharu Polski. I ruszają portowcy, Studziński. Natychmiast jednak pressing wojskowych, odebrana piłka i już jest szansa dla legionistów. Mosur do Stańka, ten jednak za plecami obrońców, stąd też chorągiewka sędziego bocznego w górze. Akcja legionistów przerwana. Tak, mecz przyjaźni, tak zapowiadali kibice obu drużyn. Od wczesnych godzin porannych w Warszawie już kibice Pogoni witali się, bratali z kibicami Legii. Pogodny, sympatyczny nastrój. Mamy nadzieję, że ten mecz do końca przebiegał będzie w takiej atmosferze i oby jak najwięcej takich meczów w naszej piłkarskiej ekstraklasie odbywało się na co dzień. Akcja jeszcze raz legionistów, teraz Kacprzak. Jest z przodu Kucharski, Kacprzak atakuje Mięciel drugą stroną, do Mięciela podanie i gol! Proszę Państwa, w trzeciej minucie spotkania. Radość legionistów. Marcin Mięciel, biegający tam za plecami obrońców, ale ostatecznie Tomek Sokołowski strzelcem gola. Błyskawiczny, udany początek legionistów. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Cezary Kucharski do niepilnowanego Tomasza Sokołowskiego. Spóźnił się z interwencją obrońca Pogoni Szczecin z numerem 14. To był Paweł Drumlak. Radosław Majdan. Bezradny Radosław Majdan, ostatnio kontuzjowany w lidze. To, o czym mówiłeś, występuje Tomasiewicz. I Legia już po 3 minutach gry obejmuje prowadzenie. Bez swoich obrońców Jacka Zielińskiego i Marcina Jałochy. W bardzo eksperymentalnym zestawieniu Legia od początku zaatakowała i objęła prowadzenie. No, z pewnością ten gol zdeprymuje Szczecinian. Legia będzie chciała pójść za ciosem, dobić rywala. Dariusz Szczykier znów będzie z pewnością groźnie. Podkręcana piłka i tym razem Radosław Majdan bez większych problemów. No ale cóż, proszę Państwa, może gorszego spotkać drużynę. Mecz na boisku lidera naszej ekstraklasy. Stracony błyskawicznie gol. Zobaczmy raz jeszcze. Po takiej oto składnej akcji błędzie obrońcy Pogoni. Piłkarze Legii prowadzą 1-0. Tomasz Sokołowski w tym sezonie 3 bramki w lidze. I teraz gol zdobyty w pucharowym meczu z Pogonią Szczecin. Znowu Legia. Mięciel do Sokołowskiego. Sokołowski, obok niego Drumlak. Tym razem poradził sobie defensywny pomocnik szczecińskiej Pogoni. Jeszcze Staniek do Mięciela. I wychodzą Szczecinianie. Mandryś. Czysto odebrana piłka przez Sokołowskiego. Kucharski. Aut dla Legii. Jak na razie zagubieni portowcy. Ciężko im wyprowadzić piłkę z własnej połowy. Atak non-stop legionistów. Pamiętajmy, w najbliższą sobotę bardzo ważny mecz. Derby Warszawy, Polonia, Legia i legioniści chcieliby jak najmniej sił stracić w dzisiejszym meczu. Teraz Kucharski, przerzucenie piłki. Ale dali sobie radę we trzech obrońcy Pogoni.
Tu jednak Staniek przerywa ich akcję i z autu zespół Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin. Legia aż 11-krotnie do tej pory zdobywała Puchar Polski, 16-krotnie grała w finale tej imprezy. Pogoń nigdy nie sięgnęła po piłkarski Puchar Kraju. Dwukrotnie portowcy byli w finale, dwukrotnie jednak przegrywali, w tym raz z Legią. Było to w 1981 roku, wtedy finał rozegrano na stadionie w Kaliszu. Mecz był niezwykle dramatyczny i zacięty. Legia strzeliła zwycięską bramkę na 2 minuty przed zakończeniem dogrywki. Tymczasem kontra Pogoni, zagranie na pole karne. Będzie niebezpiecznie, ładny zwód Nisińskiego, ale gwizdek sędziego przerywa akcję. Zagranie ręką, były gracz Arki Gdynia, podobnie jak Maciej Faltyński. Jak wspomniałem, Legia pokonała Pogoń 1-0 po bramce Topolskiego. A dzisiaj na placu gry mamy 5 piłkarzy Legii, którzy sięgali po Puchar Polski, wystąpili w spotkaniu finałowym. Jest m.in. Dariusz Czykier, który zdobył to mistrzostwo, ten puchar w 90 roku z Legią na stadionie w Łodzi, kiedy piłkarze z Warszawy pokonali GKS Katowice 2-0. I jest czwórka piłkarzy, którzy grali 2 lata temu w finale w Warszawie. Legia również zwyciężyła GKS Katowice 2-0, a byli to wtedy Jacek Zieliński, Piotr Mosur, Jacek Bednarz i Marcin Mięcier. Kuralne śpiewy na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia prowadzi z liderem grupy pierwszej, drugiej ligi Pogonią Szczecin 1-0. Optymizm przebijał z wypowiedzi działaczy szczecińskich. Pogoń jest liderem, ale walka w grupie pierwszej o awans niezwykle zacięta. 3 drużyny. Drużyna Kroklinu jest jednym z faworytów do awansu i z tym zespołem właśnie portowcom przyjdzie zmierzyć się w najbliższej kolejce drugiej ligi, w meczu wyjazdowym. Właśnie drużyna Pogoń Szczecin w 2 najbliższe mecze ma bardzo trudne, ale o tym za chwilę, bo atakuje znów warszawska jedenastka. Kacprzak w polu karnym, był Sokołowski, jeszcze nie koniec akcji, Sokołowski, majdan nad poprzeczką, znakomicie. Odnotujmy 7. minuta spotkania, bardzo bliscy podwyższenia wyniku piłkarze Legii, oto Dariusz Czykier. Tu walczący o piłkę z numerem 5 Jacek Magiera. A przed polem karnym znalazł się Tomasz Sokołowski, tym razem Robinsonada, bramkarza Pogoni. Jacek Kacprzak wykonał rzut rożny, jeszcze raz do niego trafia piłka. Przed pole karne Sokołowski zostawia ją. Spore zamieszanie teraz Ejot. I tak z pewnością będzie wyglądało to spotkanie. Ataki Legii i próby kontrataku w wykonaniu przybyszów ze Szczecina. Kameryńczyk poradził sobie teraz, ładne odegranie piłki, jest szansa na stworzenie przewagi liczebnej. 4 portowców, 3 graczy Pogoni, piłkarzy Legii, ale wracają pozostali stołeczni piłkarze. Teraz Mosur interweniuje na własnym polu karnym. Nieprawidłowo zatrzymywany Sokołowski, stąd też gwizdek Andrzeja Czyżniewskiego. Mówiliśmy, że Pogoń i Grodlin, Grodziński są faworytami do awansu, a trzecim zespołem, który także znajduje się w czołówce, jest Elana Toruń. Ale teraz Staniek w dobrej sytuacji, pole karne. Na tej ciężkiej murawie nieco zabrakło sił chyba Stańkowi. Zespół Pogoni to kilku bardzo doświadczonych graczy i tak w pierwszej jedenastce wybiegli Andrzej Miązek, 33 lata, Romuald Kujawa, 35. Janusz Studziński, 31, czy Piotr Mandrysz, również 35 lat. Zmierza do narożnika, do wykonania rzutu rożnego Tomasz Sokołowski. 5 piłkarzy Legii nieopodal linii pola karnego. Marcin Mięciel próbuje zasłaniać majdanowi pole widzenia, ale ten najpierw ruszył do przodu. Wydawało się, że piłka ma szansę go minąć. Ale pan Radosław naprawił to początkowe niedociągnięcie i uratował drużynę przed powstaniem groźnej sytuacji. Radosław Majdan jak zwykle bardzo efektownie broniący golkiper. Pogoń. Kujawa do Miąska. J.
To już Drumlak. Ponownie Miązek. Zagranie do Moskalewicza. Ale dobrze Legioniści. 11. minuta spotkania na Łazienkowskiej. W 1/4 finału Pucharu Polski. Legia prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0 po bramce Tomasza Sokołowskiego. Prowadzi, właściwie Pogoń nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Legioniści teraz nieco ukontentowani tym prowadzeniem, ale mimo wszystko wciąż myślą o podwyższeniu wyniku, o tym, by dalsza faza meczu przebiegała już bardzo spokojnie. I teraz Bednarz, czy dojdzie do piłki? Śliska murawa, trudno odliczyć chwilami, co wykona futbolówka. Teraz nabrała rozpędu i Jacek Bednarz wraca na własną połowę. Do tej pory w Pucharze Polski trzykrotnie Legia grała z Pogonią. Wszystkie mecze kończyły się po myśli ekipy ze stolicy. W sezonie 63-64 w półfinale Legia pokonała Pogoń 1-0. W sezonie 65-66 zwycięstwo Legionistów, także w fazie półfinału 3-1. I we wspomnianym finale Pucharu Polski w 1981 roku zwycięstwo Legii 1-0. Sokołowski do Czykiera. Groźny atak Legii, Marcin Mięciel. Nie zdążył za nim Andrzej Miązek, teraz musi naprawiać błąd kolegi Romuald Kujawa i skutecznie. Romuald Kujawa, były piłkarz Zagłębia Lubin, Śląska Wrocław, występy także w drugoligowym francuskim Châteauroux. On także przyszedł do klubu przed rozpoczęciem sezonu 1996-97. Mówiliśmy o tym, odszedł właściwie jeden zawodnik, Robert Dymkowski, który wyjechał do Ligi Greckiej, a w klubie w Szczecinie pojawili się i Kujawa, i J, i Piotr Prawucki, dzisiaj tylko na ławce rezerwowych. Drużyna, która przynajmniej jeśli chodzi o nazwiska, wcale nie jest gorsza od niektórych klubów, na że jest ekstra klasy. Fatalnie ułożyła się dla Pogoni piłkarska wiosna ubiegłego sezonu. Wydawało się, że Portowcy bezpiecznie utrzymają się w pierwszej lidze, natomiast na finiszu stracili nieoczekiwanie sporo punktów i po bardzo dramatycznym spotkaniu przegrali w ostatniej kolejce w Bełchatowie 1-2. A co w kontekście innych wyników, które okazały się nieco zaskakujące, spowodowało degradację Szczecina. Faulowany był Olgierd Moskalewicz. Dwuosobowy mur Legionistów, Dariusz Czykier i Marcin Mięciel. Przy piłce Piotr Mandrysz, który jednocześnie jest asystentem Romualda Szukiełowicza. Uwaga, Pogoń, Mandrysz! Strzelał YJ obok bramki Grzegorza Szamokulskiego. Zobaczmy raz jeszcze rzeczywiście, czy strzelał EJ, czy... Nie, oczywiście był to Niciński. Z numerem 6 Grzegorz Niciński dzisiaj gra jako napastnik. Z reguły ustawiony jako ofensywny pomocnik. Teraz ponownie Niciński. Już jest Faltyński. Ci dwaj gracze, jak mówiliśmy, znają się jeszcze z występów w gdyńskiej Arce. Strata piłki. Magiera do Skrzypka. To także duet, który trafił do Legii z jednego klubu, z Rakowa Częstochowa. Paweł Skrzypek. Doskonałe ostatnio występy, stąd też i nominacja do reprezentacji Polski. Pamiętamy jego występ z Włochami, gdzie krył słynnego Gianfranco Zole. Wywiązał się z tego zadania bardzo dobrze. I ponownie Magiera na pole karne do Kucharskiego. Ten nieprawidłowo atakowany, zdaniem arbitra, przez Romualda Kujawę. Będzie kolejna bardzo dobra okazja dla zespołu lidera naszej pierwszej ligi. Podszedł do piłki Dariusz Czykier. Jest także Piotr Mosur.
arbiter dokona chyba pewnej korekty ustawienia piłki. Tak, nakazuje odsunąć ją o pół metra. No i popatrzmy, czy Mosur, czy też Szczykier. Dariusz Szczykier mierzył w długi róg w okienko. Mimo wszystko prawa publiczności. Gracz 31-letni, który przez wiele sezonów występował w Jagiellonii Białystok. Później grał w Legii, następnie wrócił w rodzinne strony. I od ubiegłego roku ponownie w zespole Legii Warszawa. Walczył Magiera, Sokołowski, Szczykier, do Stańka, Kacprzak. Próbują portowcy wyłuskać piłkę, teraz Mosur. Już jest Bednarz, rusza mu w sukurs Dariusz Szczykier. Bednarz sam, wejście do środka, Jacek Bednarz, odbita piłka. EJ. Nic nie było, arbiter pozwala grać dalej. Magiera. Piłka ogrzęzła w gąszczu nóg przed polem karnym. Majdan do Studzińskiego. Próbują drugą stroną Szczecinianie. Faltyński do Nicińskiego. Niciński bodaj najlepsze warunki fizyczne z całej ekipy Pogoni. Chociaż dzisiaj na tej trudnej nawierzchni to nie jest jego walorem. Drumlak do Ejo. Sokołowski faulowany przez piłkarza z Kamerunu. Już po tych kilkunastu minutach spotkania widać pary, które utworzyły się na boisku. Andrzej Miązek opiekuje się Marcinem Mięcielem, Cezary Kucharski bacznie pilnowany przez Janusza Studzińskiego, wreszcie Tomasz Sokołowski przez Pawła Drumlaka, no ale defensywny pomocnik spóźnił się w trzeciej minucie meczu i Sokołowski zdobył jak na razie jedyną bramkę w tym meczu. I Legia. Kucharski. Obok niego Kujawa, poradził sobie Kucharski na pole karne, gdzie jest tylko Mięciel. No i uwaga, jaka decyzja sędziego, nic nie było. Przypadkowe zagranie piłkarza Pogoni Szczecin. Radosław Majdan złapał piłkę po tym uderzeniu Piotra Mandrysza i rozpoczyna grę. Znów Legia. Mają duże problemy piłkarze Pogoni Szczecin, by zawiązać atak w środku pola. To Maciej Faltyński. W środkowej strefie boiska zdecydowana dominacja legionistów. Szczykier, Magiera bardzo dobrze grają w pierwszych minutach. Podobnie Staniek. Teraz stracił piłkę. Mandrysz i Kujawa. Andrzej Miązek. Wszystko bardzo doświadczeni piłkarze. Mówiłeś o tym. Moskalewicz do Miązka. Kujawa. J. Atakowany przez Magierę i po faulu Dariusza Szczykiera rzut wolny dla drużyny przyjezdnej. W rozrywkach drugoligowych najgroźniejszym strzelcem Pogoni Szczecin jest Olgierd Moskalewicz. Na niego też z pewnością tu bardzo liczy trener Szukiełowicz. Oddalone niebezpieczeństwo spod bramki Szamotulskiego. Kucharski, a teraz już Faltyński. Seria zwodów, Drumlak. Bardzo przytomnie na drugą stronę, tutaj Szczykier. Jednak
Mięciel traci piłkę, Kujawa, niedokładnie, Mosur, Czykier, Sokołowski. Ponownie Czykier, strzelec bramki z trzeciej minuty w kolejnym ataku na bramkę Majdana. I arbiter orzekł, że nic nie było. Spokojnie zawodnicy szczecińskiej Pogoni mieli świadomość tego, że będzie im dzisiaj niezwykle ciężko sięgnąć po awans. No ale na pewno ich plany taktyczne zostały nieco jeszcze zweryfikowane po tej bramce straconej błyskawicznie na początku spotkania. Kacprzak. Kucharski sprytnie. Mięciel, który po długiej przerwie w ostatniej kolejce ligowej strzelił wreszcie bramkę. Mówił, że to z pewnością odblokuje go psychicznie, że teraz już będzie skuteczniejszy. Zobaczymy, czy potwierdzi to w dzisiejszym meczu. Tymczasem Kujawa. Trójka doświadczonych obrońców Pogoni: Studziński, Miązek i Kujawa. Wszyscy ponad 30-letni. A tymczasem Sokołowski do Mosura. Legia specjalnie nie szarpie się w tym okresie gry. Ale Pogoń też z kolei nie ma zamiaru przypuszczać jakiegoś frontalnego ataku. Tym bardziej jeszcze w tej fazie spotkania. Rajd między graczami gości i Kucharski na murawie. Przepraszające gesty Andrzeja Miązka. Po raz drugi w przeciągu kilkunastu sekund Andrzej Miązek faulował Kucharskiego. No i to będzie dobra sytuacja dla dysponującego potężnym uderzeniem Piotra Mosura. Piotr Mosur i Dariusz Czykier, który z nich? Uwaga, Czykier przeskoczył nad piłką, Mosur prosto w mur obrońców Pogoni. Jeszcze walczy o piłkę Mosur, Czykier. I na spalonym teraz Dariusz Czykier. Ale legioniści wyraźnie odpuścili teraz grę. Nie atakują już z takim zdecydowaniem jak na początku spotkania. Spokojnie, jak na razie, wiozą wynik. Licząc na to, że jednak bądź co bądź drugoligowa Pogoń Szczecin nie będzie w stanie doprowadzić do wyrównania, no ale mogą się przeliczyć. Magiera. W kierunku Mosura. Mięciela, przepraszam, Mięciel. Dobra sytuacja. Mięciel, wyłożenie piłki i... uderzenie Mięciela obok słupka. Kucharski tam zakręcił obrońcami, ale tutaj jako pierwszy wybijał obrońca. Konkretnie był to Piotr Mandrysz. Sokołowski już z piłką w narożniku. Biegający Bednarz. Bednarz zdołał podać. Mosur i 2-0. Krzyknęli kibice z jednej strony trybuna, jednak piłka minęła o centymetry bramkę Majdana po tym uderzeniu Marcina Mięciela. Niewiele brakowało. Jak Legia tylko chce, jak przyspieszy, to momentalnie robi się niezwykle groźnie. A kilka słów ma z ławki rezerwowych Aldona Marczuk. Trener Pogoni Szczecin, pan Romuald Szukiełowicz. Panie trenerze, tak szybko stracona bramka i obrońcy bardzo często dopuszczają legionistów pod własne pole karne. Bramka była fatalnie, żeśmy stracili tę bramkę.
nieskasowana akcja w środkowej strefie boiska, ucieczka, niepowrót, brak powrotu Drumlaka i Sokołowski. No bardzo ładną bramkę zdobył, natomiast nie powinniśmy takiej bramki stracić. Dziękuję bardzo. Romuald Szukiełowicz, który z pewnością bardzo dobrze pamięta dzień 10 maja 1995 roku, mecz, który transmitowaliśmy dla Państwa. Wówczas Szukiełowicz, trener Lecha Poznań, wywiózł z Łazienkowskiej 3 punkty po bramce Jacka Dębińskiego. Legia przegrała z Lechem 0-1. A to już Kucharski w walce z Mandryszem. Sokołowski do Magiery. Znów szeroko Legia. Kucharski. Mięciel. I spokojnie Majdan. Marcin Mięciel, bramka w meczu z Hutnikiem Kraków. Rzeczywiście poprzednio strzelił jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Co prawda później miał długą kontuzję. W listopadzie mecz z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy drużyn młodzieżowych. Pamiętne starcie z Danielem Dubickim i Mięciel od tego momentu nie grał. Ale kilka dni temu gol w meczu z Hutnikiem Kraków. A drugą bramkę strzelił w tym meczu Tomasz Sokołowski, który jak widać ostatnio utrzymuje się w bardzo dobrej dyspozycji strzeleckiej. Kacprzak na aut, rozpocznie z numerem 11 Faltyński. Drumlak, Niciński i Skrzypek. Atakowany jeszcze przez Kacprzaka. I od wrzutu z autu rozpoczną goście. A konkretnie Maciej Faltyński. Próbują piłkarze Pogoni, starają się, ale twarda jak zwykle zdecydowana postawa defensorów, gospodarzy. Tak gra Legia i portowcy, chcąc stwarzać groźne sytuacje, muszą walczyć na tych samych zasadach. A to Mirosław Jabłoński. I rzut rożny dla Pogoni. Paweł Drumlak. Na pole karne został w bramce Szamotulski, spokojnie Czykier, jeszcze Mandrysz i kontra Legii. Teraz jest dobra okazja do kontry. Sokołowski, z przodu tylko Marcin Mięciel. Sokołowski mija Studzińskiego, jednak faulowany. I rzut wolny dla gospodarzy. Zobaczmy, zastawił piłkę Studziński. Nie mógł przebiec obok niego Tomasz Sokołowski. To właśnie lewy kryjący obrońca Pogoni Szczecin, Janusz Studziński. Aż 190 cm wzrostu ma ten piłkarz. Kacprzak na długi słupek. Piotrowski nie sięgnął piłki. Dariusz Czykier. Bednarz i aut dla gości. Andrzej Miązek. Teraz w drugą stronę. Rzut wolny dla Legii. Czykier, Sokołowski. Niedokładnie Drumlak. Jeszcze raz Drumlak. I faulowany Olgierd Moskalewicz. No już z tej odległości można się pokusić o zatrudnienie Grzegorza Szamotulskiego. Ale akcja rozegrana inaczej. Kucharski jest z boku Mięciel. Nie mógł się zdecydować, jak zagrać. Wykorzystał to Kujawa. Moskalewicz. Dobra sytuacja. Blokował Mosur. Rusza Czykier. Kucharski. A w międzyczasie faulowany
Marcin Mięciel. Sokołowski. Minęła 30 minuta spotkania na stadionie przy Łazienkowskiej w ćwierćfinale Pucharu Polski. Legia prowadzi z Pogonią 1-0. Teraz ładnie do Skrzypka. Skrzypek. Kacprzak. I piłka w rękach Radosława Majdana. Rzeczywiście lepiej to spotkanie nie mogło się ułożyć dla gospodarzy. Szybko strzelony gol i teraz legioniści wyraźnie mają okresy przestoju, atakują, mają cały czas optyczną przewagę, ale nie są to jakieś kurra ataki, raczej prowadzone spokojnie, a czasem wręcz niedokładnie. Pogoń. Interwencja Piotra Mosura, który uprzedził Nicińskiego. Obydwie drużyny w najbliższych meczach ligowych pierwszej i drugiej ligi czekają bardzo trudne spotkania. No i to gdzieś tam drzemie w podświadomości. No właśnie zespół Pogoni Szczecin nie tylko mecz z Gropninem, ale także z Laną Toruń w najbliższych dwóch kolejkach. Tymczasem atakuje Kamerunczyk. Jo! Uwaga! 1-1, a więc jednak zemściło się na zespole warszawskiej Legii te okresy przestoju. Rafał Piotrowski zdobywcą wyrównującej bramki. Pięknie przejął piłkę w środku pola Kamerunczyk. Blerio Jotowi. I na Łazienkowskiej niespodzianka. 1-1. 32 minuta spotkania. Rafał Piotrowski strzelcem wyrównującej bramki. Legia starała się uśpić rywali. W efekcie sama popełniła błąd. Rafał Piotrowski, piłkarz, który przedwczoraj skończył 23 lata. Zrobił sobie piękny prezent urodzinowy, strzelając wyrównującą bramkę. No i teraz... jak będzie przebiegało to spotkanie? Czy Legia w ostatnim kwadransie zdoła jeszcze strzelić gola? Portowcy na pewno liczą na to, że Legia teraz się odkryje, poszukają swojej szansy. Póki co zaczyna się chyba oblężenie bramki Radosława Majdana. Kucharski na pole karne. Wejście nakładką Kacprzaka. Ale dzisiaj kibice jednej i drugiej drużyny, jak mówiliśmy, zbratani, cieszą się, nie słychać wulgarnych epitetów. Należy pochwalić kibiców za takie zachowanie. Jeden do jednego w ćwierćfinale Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Pogonią Szczecin. Lider pierwszej ligi i lider pierwszej grupy drugiej ligi. Moskalewicz i Skrzypek. Faulował napastnik Pogoni. Olgierd Moskalewicz, występy w reprezentacjach juniorskich, młodzieżowych. W lutym 1995 roku trafił także do kadry reprezentacji tej dorosłej już Henryka Apostela w lutym 95 po tournée w Kolumbii. Największą wadą tego napastnika jest jednak nieskuteczność, nie strzela zbyt dużo bramek, chociaż akurat nie znajduje do potwierdzenia w tym sezonie 10 trafień w rozgrywkach drugoligowych. Chociaż jak sam przyznaje, mogłoby być ich dużo, dużo więcej. Przez lata najskuteczniejszym piłkarzem Pogoni był Dymkowski, który opuścił ten klub. No i Olgierd Moskalewicz w tej chwili jest liderem, jeśli chodzi o napastników tej drużyny. Przypomnijmy, ten zawodnik jesienią 95 roku miał przerwę spowodowaną najpierw dyskwalifikacją przez klub, a później problemami z sercem. Okazało się jednak, że wada nie okazała się, właściwie nie ma żadnej wady, może w dalszym ciągu występować na boisku. Atakuje Legia. Kucharski. Czekier. Mosur do Jacka Bednarza. Wraca za nim Moskalewicz. Bednarz.
Coraz bliżej pole karne, Jacek Bednarz i jaka decyzja sędziego Czyżniewskiego od bramki Radosław Majdan. Jacek Bednarz atakowany przez strzelca wyrównującej bramki Rafała Piotrowskiego. Niciński poradził sobie ze Stankiem. Studziński. Ponownie Niciński. Na lewym skrzydle teraz Mandrysz. Znów Niciński. Dobra interwencja Magiery. Jacek Magiera, przypomnijmy, dzisiaj po raz pierwszy w historii swoich krótkich występów w Legii Warszawa. Po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce. I oddajemy głos Michałowi Wilińskiemu. Panie trenerze, straciliście bramkę po poważnym błędzie na swojej połowie boiska. Zgadza się. Dużo takich sytuacji właśnie jest, kiedy nie potrafimy piłki utrzymać tutaj w przodzie. Przechwytują ją obrońcy i z tego idą kontry. Albo niedokładne odegranie, tak jak w tym przypadku, piłki też stworzyło kontrę. Czy po prostu sytuacje stworzyły... Tak. Przerywam na chwilę, bo kolejna groźna akcja. No sami takie stwarzamy sytuacje przeciwnikom dogodne. No trzeba tego unikać po prostu. Trzeba wyeliminować takie zagrania. Dziękuję bardzo. No właśnie i znów to, o czym mówił przed chwilą mi trener Mirosław Jabłoński, trener Legii Warszawa. Podobna sytuacja jak ta, w której Piotrowski zdobył wyrównującego gola. Tym razem niebezpiecznie atakował Kameruńczyk Pio i na spalonym Cezary Kucharski. Zobaczymy to zaraz na powtórce. Tak, rzeczywiście Cezary Kucharski, który wracał ze spalonego. Starał się sprytnie uciec ponownie za plecy obrońców. A piłkarze Legii, jakby chcieli zilustrować nam słowa trenera Jabłońskiego, pokazali nam w trakcie, kiedy ich opiekun mówił o błędach, jakie potrafią popełniać. Skrzypek dobrze przed Moskalewiczem. Ale piłka opuściła boisko. Maciej Faltyński. Mięciel. Zawędrował z piłką aż pod pole karne. Mosur. Przerzucenie w kierunku Kucharskiego. Wracający Piotrowski. No ale portowcy po tej bramce wyrównującej, jakby uwierzyli w siebie, grają odważniej, bardziej zdecydowanie atakują legionistów. Teraz dobrze interweniujący Bednarz. Jeszcze aut dla portowców. I nie zdążył Kameruńczyk Tobi Ejot. Ejot w ostatniej kolejce naszej drugiej ligi, grupy pierwszej, strzelił bardzo ważną bramkę dla Pogoni, która toczyła wyjazdowy mecz z Sząbierkami w Bytomiu. Do 90 minuty w tym zaciętym spotkaniu utrzymywał się rezultat 3-3 i na sekundy przed końcem Ejot strzelił zwycięskiego gola dla portowców. Teraz Skrzypek. Dwie bramki w tamtym spotkaniu strzelił Olgierd Moskalewicz. Jeden gol z karnego Romualda Kujawy i właśnie Kameruńczyk Iwiot. Atakuje Legia, faulowany Jacek Kacprzak przez Faltyńskiego. Sędzia Czyżniewski jednak, tak widać coraz wyraźnie, nie udał się w ślizg lewemu pomocnikowi Pogoni Szczecin. Zahaczył Jacka Kacprzaka. To Romuald Szukiełowicz, szkoleniowiec Pogoni Szczecin. Przez chwilę arbiter miał chęć wręczyć żółtą kartkę zawodnikowi Pogoni, ale powstrzymał się w ostatniej chwili. A to już Staniek, przed nim Mosur, próba bilardowego zagrania.
Szypek i Ujot. Dobrze. Legia, Czykier, Staniek, ponownie Dariusz Czykier, Mięciel i Magiera. Utrzymuje się przy piłce Mięciel, teraz faulowany, co wzbudziło dezaprobatę wśród publiczności, gdyż Mięciel utrzymał się przy piłce. Zdaniem kibiców myślę, że sędzia mógł zastosować przywilej korzyść w tej sytuacji. Ale będzie bardzo dobra okazja dla gospodarzy. Już Piotr Mosur w okolicach piłki. No i popatrzmy. Dochodzi 40 minuta spotkania. Piotr Mosur około 25 metrów do bramki Majdana. Mosur. Nie ma już na Łazienkowskiej Leszka Pisza. To jego strzałów z rzutów wolnych bardzo nie lubił Radosław Majdan. Dwa lata temu na Łazienkowskiej, kiedy padł rezultat 2-1 w 90 minucie, rzut wolny Leszka Pisza i zwycięski gol. Także przed rokiem w spotkaniu, które transmitowaliśmy dla Państwa, Pisz strzelił pierwszą bramkę z rzutu wolnego w meczu, który zakończył się wysokim zwycięstwem Legii 5-0. Bramki strzelali wówczas Pisz, Ratajczyk, Lewandowski, Podbrożny i Wieszczycki, a więc wszyscy ci piłkarze nie grają już na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, nie grają już w Legii. Jacek Kacprzak. Sokołowski w walce z Piotrowskim. Pojaśniało niebo nad stadionem Legii. Ale wciąż jest bardzo zimno. Staniek do Mięciela. Czykier, Mosur. Jeszcze raz Czykier. Kucharski. Magiera. To miało szansę powodzenia. Wejście Magiery z głębi pola. Miał trochę miejsca. Jacek Magiera na wiosnę zdążył strzelić jedną bramkę w towarzyskim spotkaniu pomiędzy Legią Warszawa a reprezentacją olimpijską trenera Pawła Janasa, gdzie gra i strzelił bramkę właśnie przeciwko swoim kolegom klubowym. A już na jesieni wraz z Pawłem Skrzypkiem, którego teraz widzimy na ekranach, był najskuteczniejszym strzelcem Rakowa Częstochowa. Magiera 5 bramek, Skrzypek 2. Skrzypek, Mięciel i Studziński. I Kujawa, Mandrysz, Domiąska. Trzech Matuzalemów w drużynie Pogoni rozgrywało piłkę między sobą. Kujawa naciskany do Majdana. Majdan po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. No właśnie. I Kacprzak kapitalnie uprzedził Ejota. A wracając do Majdana, na jesieni ubiegłego roku było tak, że to Tomasiewicz bronił w lidze. Przepraszam, Tomasiewicz bronił w pucharach, a Majdan w lidze. Teraz po kontuzji jest na odwrót. Atakuje Legia. Bardzo niebezpiecznie. Uwaga, broni Radosław Majdan. Znakomicie, 45. minuta spotkania. A na Łazienkowskiej wciąż 1-1. Ale Radosław Majdan potwierdza, że jest jednym z najbardziej utalentowanych bramkarzy w naszym kraju. A tymczasem Studziński do Faltyńskiego. Nityński, Moskalewicz i Ejot na polu karnym. I na wszelki wypadek Sokołowski za linię końcową w ostatnich sekundach pierwszej połowy.
rzut rożny dla gości ze Szczecina. Ćwierćfinał Pucharu Polski w Warszawie, lider tabeli remisuje jak na razie z liderem grupy pierwszej, drugiej ligi 1-1. Do narożnika boiska już pobiegł Piotr Mandrysz. Wysocy Niciński, Faltyński, Studziński na polu karnym. Mandrysz, podkręcana piłka, blokowany tam Szamotulski i arbiter Andrzej Czyżniewski odgwizdał faul Grzegorza Nicińskiego i gra natychmiast wznowiona, podanie w kierunku Kucharskiego, ale w tym momencie Andrzej Czyżniewski gwizdkiem daje sygnał, że pierwsza część meczu na stadionie w Warszawie dobiegła końca. Przypomnijmy, o 12:05 mecz Liverpool-Manchester United, o 14:55 losowanie półfinałów Pucharu Polski, a później spotkania Borussia Dortmund, Bayern, Monachium, wreszcie derby Warszawy, Polonia Legia. Leży już na placu gry Cezary Kucharski. Leży również Piotr Mandrysz. Zderzyli się dwaj zawodnicy, zobaczmy teraz. Przypadkowe zderzenie, ale jak widać ucierpiał i jeden, i drugi piłkarz. Piotr Mandrysz, zawodnik niezwykle doświadczony, 35 lat, wcześniej występy w Rakowie Częstochowa, który pełni od tego sezonu funkcję asystenta trenera Romualda Szokiełowicza. No niestety na noszach opuszcza boisko Cezary Kucharski. Piotr Mandrysz już wstał. Ale zdaje się, jakieś problemy z nosem. A pomocnik pogoni Szczecin. Rzut sędziowski. Przypominamy, arbitrem głównym jest Andrzej Czyżniewski. Pomagają mu na liniach Krzysztof Słabik i Maciej Wierzchowski. Ale Cezary Kucharski już powraca na plac gry. Andrzej Miązek. Strzelec bramki dla gości Piotrowski. Odbywał do niego Niciński. Stracona piłka. Sokołowski, Staniek przepuścił ją, myśląc, że ma za plecami któregoś z kolegów. Romuald Kujawa. Janusz Studziński. Ponownie Kujawa. Portowcy spokojni. Drumlak do Studzińskiego. Tutaj Moskalewicz czaił się za plecami obrońców Legii. Jest Mandrysz. Moskalewicz. Dobrze Mosur. Jeszcze portowcy i interwencja Szamotulskiego. Śliska piłka, nie łapał jej Szamotulski. Jeszcze pogoń. Teraz Stanik jednak wprost pod nogi Faltyńskiego. Wyjot. Wciąż Kameruńczyk. Faltyński. Wrzutka na pole karne. Jest tutaj wysoki Niciński, ale spokojnie Grzegorz Szamotulski. 21-letni bramkarz warszawskiej Legii. Do Mandrysza. Kujawa. I Studziński. Już pressing legionistów na połowie pogoni. Studziński do Nicińskiego. Bednarz na aut. A to Tobi EJ. Maciej Faltyński. Olgierd Moskalewicz, przy nim Skrzypek, uprzykrzający mu życie. No i trwa.
trwa walka o przejęcie inicjatywy. Kujawa głową na aut. Tomasz Sokołowski. Kucharski. Sprytni portowcy. Andrzej Miązek. Znów piłka pod nogami Kujawy. Rozciągnięcie do Studzińskiego. Już biegnie w jego kierunku Cezary Kucharski. Studziński do Moskalewicza, przy nim Skrzypek. Kracz, który poradził sobie z Gianfranco Colą, teraz faulował najlepszego strzelca Pogoni w tym sezonie w rozgrywkach drugoligowych. Był taki czas, kiedy Moskalewiczem interesowała się także warszawska Legia. Ostatecznie jednak nie doszło do transferu. Moskalewicz pozostał w Szczecinie. I Piotr Mandrysz. Zbyt krótko. Jeszcze Tejo Moskalewicz, ale Paweł Skrzypek tym razem dobrze. I podanie Kacprzaka do Czykiera. Portowcy zaczynają grać tak jak legioniści w pierwszej połowie, twardo, zdecydowanie. Ten mecz już w niczym nie przypomina tego pierwszego kwadransa gry, kiedy to Legia opanowała środek pola i właściwie każda piłka kończyła się, właściwie każda akcja Pogoni kończyła się w środku pola. Magiera tymczasem. Przytomnie Kujawa. Jeszcze Czykier do Mięciela. Mięciel. No ale to nie miało większych szans powodzenia. Tym bardziej, że Radosław Majdan już w tym spotkaniu wykazał, że jest w dobrej dyspozycji. Radosław Majdan, który podobnie jak Olgierd Moskalewicz także był wraz z reprezentacją Polski w lutym 1995 roku na turnę po Kolumbii z reprezentacją Henryka Apostela, rozegrał nawet mecz z meksykańskim klubem Pachuca, przegrany przez kadrę PZPN 1-2. No cóż, nie był to najlepszy występ dla Majdana, bo zapłacił po prostu Radosław Majdan frycowe. A teraz Faltyński do Pejota. Sokołowski, Pejot, walecznie, jest Niciński w środku. Moskalewicz sygnalizuje swoją dobrą pozycję. Nie widział go Niciński, stąd też decyzja o uderzaniu na bramkę Grzegorza Szamotulskiego. Mandrysz. Kujawa. Miązek ma trochę swobody. I do Andrzeja Miązka właśnie przerzucenie piłki. Przed nim Czykier. Dobrze, teraz Pejot. Dwóch legionistów jednak przy nim. I teraz dobre podanie do Sokołowskiego. Sokołowski. Pole karne. Sokołowski idzie na przebój. Dobre dotknięcie do Kucharskiego. I 2-1 dla Legii. 51. minuta spotkania. Legia Warszawa odzyskuje prowadzenie w tym spotkaniu. Sokołowski po podaniu Czykiera przebiegł z piłką 30 metrów. Zagrał na polu karnym do wybiegającego partnera i Cezary Kucharski nie miał większych problemów, by z 5 metrów pokonać Radosława Majdana. Początek drugiej połowy, podobnie jak pierwszej, pomyśli zespołu z Łazienkowskiej. No ale zobaczmy, gdzie był Janusz Studziński, który przyglądał się na to, co robi Cezary Kucharski. O właśnie, Kucharski z 5 metrów pokonał Radosława Majdana. Ci dwaj zawodnicy znają się jeszcze z występu w reprezentacji młodzieżowej Wiktora Stasiuka. Cezary Kucharski lewą nogą i Legia prowadzi z Pogonią Szczecin na Łazienkowskiej 2-1. Ale a przecież portowcy zaczęli bardzo dobrze drugą połowę. Oni starali się atakować bramkę Legii, nie cofnęli się po gwizdku rozpoczynającym drugą odsłonę. No ale teraz już nie mają nic do stracenia. Janusz Studziński.
Znów ożywili się kibice wojskowych. Brumlak. Szamotulski na tej trudnej nawierzchni asekurował się, nie łapał od razu piłki. Zobaczmy, Drumlak, piłka tam po rykoszecie, trafiwszy wcześniej w Mosura. Ale bardzo łatwo legioniści odzyskali prowadzenie. I teraz Piotrowski. On już w tym spotkaniu znalazł sposób na Szamotulskiego. Drumlak, mocno nad poprzeczką bramki gospodarzy. Edward na Legii, prowadzenie gospodarzy 2-1. Tymczasem zakończyły się już dwa spotkania ćwierćfinałowe, które rozpoczęły się o godzinie 16, a więc godzinę przed meczem Legia Pogoń. Dwa mecze niezwykle zacięte. Petrochemia w Płocku przegrała ostatecznie z Widzewem Łódź 2-3, a w innym spotkaniu Odra w Wodzisławiu Śląskim zwycięża obrońcę Pucharu Ruch Chorzów także 3-2. A więc jak na razie mimo dużych emocji wszystko zgodnie z planem. Czołowe zespoły Ekstraklasy wywalczają awans. Awans Widzewa i Odry, Wodzisław. Legia prowadzi jak na razie z Pogonią Szczecin 2-1. Nie wiemy, jaki jest rezultat odbywającego się równolegle z tym w Warszawie meczu w Katowicach, gdzie GKS gra z Hetmanem Zamość. Ale Pogoń jeszcze z pewnością nie powiedziała ostatniego słowa. Tobi Pej odfaulowany przez Bednarza. To właśnie Leriot Eyot-Tobi, piłkarz, który swoją karierę rozpoczynał w Kamerunie, w klubie Duala. Tymczasem Drumlak do Studzińskiego. Wejście Mosura zdecydowane. Jeszcze Kujawa. Ciągle gracze trenera Szukiełowicza. Skrzypek dobrze wyczytający Moskalewicza. I Kucharski rozpoczyna kolejny atak legionistów. Nie zdążył do piłki Magiera, tutaj Kujawa. Studziński ma Faltyńskiego, wybrał jednak Moskalewicza. Moskalewicz próbuje teraz głębiej cofać się po piłkę pod polem karnym. Paweł Skrzypek nie daje mu pograć. Właśnie Olgierd Moskalewicz. Andrzej Miązek ma sporo miejsca. Mandrysz. Ładny zwód Mandrysza. Jeszcze Faltyński. Ponownie Mandrysz. Faltyński. Przy nim Kacprzak. I udane zagranie legionisty, który faulowany. Napędziła Pogoń trochę strachu w końcówce pierwszej połowy legionistom. Zaczęła odważnie drugą część meczu. No i dosyć nieoczekiwanie straciła bramkę. Czasem Bednarz, Liciński przy nim. Magiera. Mogło się to źle dla Legii skończyć. Staniek. Kucharski. Rusza Kacprzak. Do Kucharskiego. Krótszą drogę do piłki miał niewątpliwie Romuald Kujawa. Jeszcze Skrzypek. Czy zdała dośrodkować? Kucharski. Mięciel, Kucharski, Staniek i w ostatniej chwili wybita piłka przez Andrzeja Miązka.
Zobaczmy. Kucharski tu mocno naciskany. Piłka po nodze jednego z obrońców Pogoni i Miązek zrobił to, co należało. Wybił piłkę poza boisko. Tymczasem Mosur. Skrzypek. Drumlak przeszkadzał mu. Ale walczą Fortowcy. Tymczasem jednak Staniek. Miękko Kucharski i 3-1. 60. minuta meczu. Pogoń przegrywa już w Warszawie 1-3. No i będzie Fortowcom niezwykle trudno odrobić ewentualnie te dwa gole. Ma pretensje Andrzej Miązek do obrońców. Znowu nie było przy Cezarym Kucharskim pilnującego go Janusza Studzińskiego. Zobaczymy to za chwilę na powtórce. Miał mnóstwo czasu legionista, by przyjąć piłkę, uderzyć. Zobaczmy. Kucharski sam na 12 metrze. Jak na treningu. Ale świetne podanie Stańka. Miękkie, lekkie, takim lobem wrzucenie piłki na środek pola karnego. Z tym, że rzeczywiście Kucharski nie miał prawa być tutaj sam. Tak więc Legia prowadzi z Pogonią Szczecin już 3-1. Mamy informację z Katowic, gdzie równolegle rozgrywany jest 4. ćwierćfinałowy mecz. GKS Katowice, Hetman Zamość. To spotkanie oczywiście jeszcze trwa, ale katowiczanie prowadzą już wyraźnie 3-0. A w Warszawie zanosi się na to, że po krótkim okresie niepewności piłkarzy i sympatyków drużyny warszawskiej sprawa powoli zaczyna się wyjaśniać, ale jeszcze nie przekreślajmy szans Pogoni. Studziński. 18 metrów do pola karnego. Niedokładne zagranie. Magiera. I teraz brzydki faul. Oto ten moment. Janusz Studziński faulował Ryszarda Stanka. I Piotr Mosur. Jeszcze raz powtórka tej sytuacji. Zobaczmy Studziński, który no cóż, uważał na to, co robi Ryszard Staniek. A Cezary Kucharski bez swojego opiekuna miał mnóstwo czasu. Właściwie mógł zapytać jeszcze Mariana, w który róg chcesz, żebym ci strzelił. No i tym razem prawą nogą, przypomnę, pierwszą zdobył lewą. Kucharski podwyższa na 3-1. Samotulski. Staniek do Pednarza. Z przodu jest Mięciel i Kucharski. Czykier. Nieporozumienie. Ejotobi. Moskalewicz do Mandrysza. Świetnie wybijał Skrzypek. Faltyński. Drumlak. Jeszcze raz Faltyński. Tymczasem Romuald Kujała wybrał się pod pole karne. Mandrysz. Piotrowski. Do Moskalewicza ten Ejo. Ładna sztuczka. Ale wyjechał z piłką za linię końcową piłkarz rodem z Kamerunu. Ejotobi to zawodnik, który jeszcze co prawda nigdy nie wystąpił w dorosłej reprezentacji Kamerunu, chociaż dostawał już także i powołania, ale jest uczestnikiem Mistrzostw Świata Juniorów w roku 93 w Australii, gdzie występował wraz z reprezentacją Kamerunu, między innymi ze znanymi dziś w Europie piłkarzami grającymi w lidze francuskiej. Rito Berson gra w Metz, a Marc Vivien Foé w Lens. Zmiana w zespole Pogoni Szczecin. Boisko opuścił grający z numerem 14 Paweł Drumlak, a w jego miejsce bardziej ofensywny zawodnik, bardziej ofensywnie grający Leszek Pokładowski. Teraz kibice Legii przez chwilę dopingowali swoich konkurentów ze Szczecina. Mówiliśmy o tym sympatycznym nastroju na trybunach pomiędzy obozami obu kibiców. Jestem ciekawy, czy przed zakończeniem meczu pojawi się jeszcze na boisku doświadczony Piotr Prawucki. Uwaga, atakuje Pogoń.
Mandrysz do Moskalewicza. Dobra sytuacja piłkarza Pogoni, ale wracający Jacek Kacprzak zażegnał niebezpieczeństwo. Próbuje Pogoń, to ważne. Brawa dla tej drużyny. Faltyński do Studzińskiego. Mięciel ma sporo miejsca. Sokołowski, w przodu Kucharski. Kucharski, przy nim Miązek, chciał miękko do Sokołowskiego. Ejo, dobrze do Pokładowskiego, który pojawił się przed chwilą na boisku. Miązek, Piotrowski, Moskalewicz. Strzelał Niciński. No i już coraz bardziej pewni swego kibice na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej. Zmartwiony nieco Romuald Szukiełowicz, chociaż dla jego drużyny w tym sezonie nadrzędny cel to odzyskanie miejsca w gronie pierwszoligowców. Ciężko będzie powtórzyć Szukiełowiczowi. Tu jeszcze raz widzimy faul Sokołowskiego. Ciężko będzie powtórzyć ten wynik z maja 95 roku, kiedy Lech Szukiełowicza sprawił wówczas ogromną niespodziankę, wygrywając Legią. J. Uwaga, Kameruńczyk. Spokojnie. Szamotulski. Grzegorz Szamotulski, który zastąpił Macieja Szczęsnego w bramce Legii, szybko stał się podstawowym piłkarzem tej drużyny. Więcej ja także w kadrze narodowej, tak. Bardzo dobra, wysoka forma tego bramkarza. Oto przypomnienie strzelców bramek, po których Legia prowadzi 3-1. Faltyński. Kujawa. Przeszkadza mu Kucharski. I Majdan. Andrzej Miązek. Próbował sprytnie Piotrowski, nie dał rady. Zbyt krótko Mięciel. Pokładowski. Miązek. I teraz Mięciel, chyba niepotrzebnie sam. Mandrysz. Ejot. A gdyby zorientował się jego partner z zespołu, Faltyński. A tak to już legioniści. Jacek Kacprzak. Z przodu Kucharski i Mięciel. Idzie w sukur Skrzypek. Skrzypek w polu karnym. Kucharski, któremu marzy się z pewnością hat-trick w tej drugiej połowie. Dwa gole już ustrzelił po zmianie stron. I Sokołowski. I jeszcze raz zobaczmy rajd Pawła Skrzypka. No ciężko było przerzucić wysokiego Studzińskiego, który mierzy przecież 190 cm. Studziński. Moskalewicz do Mandrysza. Moskalewicz. Piotrowski jednak nie miał szans dojść do tego podania. Sokołowski. Kucharski. Pokładowski przy nim. Faul Pokładowskiego. Sędzia pozwala grać. Przywilej korzyści. Czwórka legionistów na dwóch graczy Pogoni. Kucharski. I znakomita interwencja doświadczonego Kujawy. To był Janusz Studziński. A więc naprawił swoje błędy. Przypomnę, to ten piłkarz opiekuje się dzisiaj Kucharskim. A napastnik Legii zdobył już w dzisiejszym spotkaniu dwie bramki. No ale gdyby teraz Studziński nie interweniował,
Mogło być bardzo, bardzo groźnie pod bramką Radosława Majdana. Teraz atakował Faltyński. Kacprzak wybija piłkę na rzut rożny. I będzie zmiana w zespole Legii. Boisko opuści Marcin Mięciel, a w jego miejsce Sylwester Czereszewski. A więc na boisku jest już trzech z czterech piłkarzy ściągniętych zimą na Łazienkowską. Mowa o Pawle Skrzypku, jest także Jacek Magiera. No i teraz na boisku pojawił się Czereszewski. Na ławce rezerwowych wciąż pozostaje Wolarczyk. Niewykluczone, że pojawi się również w końcówce meczu. Zamieszanie. No, bardzo ładne, mocne uderzenie Leszka Pokładowskiego. Piłka trafiła w nogę Czykiera. Z narożnika Piotr Mandrysz. No! Bardzo niewiele brakowało. Magiera tymczasem. Pędzi do przodu Czereszewski. Uprzedzony Kucharski przez Pokładowskiego. Niciński. Zwolnione tempo akcji portowców. Kujawa. Miązek. Dobrze Skrzypek. Oddali legioniści pole portowcom. Miązek, Pokładowski tam przedzierał się. I Sokołowski ma Bednarza. Do niego zagrywana piłka, Kucharski w środku. Ten wybrał jednak Stańka. Czereszewski. Skrzydłem uciekający Kacprzak. Dobrze do Kacprzaka Czereszewski, w środku Kucharski i nie było tu nikogo z legionistów. W tej sytuacji Miązek do Radosława Majdana. Moskalewicz. Popadowski. Piotrowski i spalony. Porągiewka sędziego bocznego w górze. Być może zobaczymy za chwilę powtórkę tego podania. Sytuacja z pogranicza spalonego, no ale z tego ujęcia trudno oczywiście jednoznacznie rozsądzać. A tu widzimy sytuację, kiedy piłka przed linią bramkową. A teraz Kucharski, jeszcze wślizg Mandrysza. Przed chwilą widzieliśmy powtórkę sytuacji, gdzie Pogoń mogła strzelić kontaktowego gola, a tutaj przed chwilą niezwykle groźnie już przed bramką Majdana. Staniek. Świetnie Czereszewski. Ale sędzia tym razem, sędzia główny, był bardzo blisko tego zdarzenia. No i ale nie wiem czy rzeczywiście był spalony. Sędzia liniowy nie sygnalizował bynajmniej pozycji spalonej gracza Legii. Moskalewicz. Ogierk Moskalewicz rzeczywiście coraz częściej wraca na własną połowę. Coraz częściej to on zajmuje się konstruowaniem akcji ofensywnych Pogoni Szczecin. Stara się też wyciągać pilnującego go obrońcę, bądź też Skrzypka, bądź Bednarza. Legioniści grają bowiem w obronie strefą, więc zawsze Skrzypek pozostaje na prawej, a Bednarz na lewej stronie. Uwaga, będzie niebezpiecznie wpadający Mandrysz, ale zatrzymany przez Mosura. Jeszcze Piotrowski. J i Legia. Czereszewski, z przodu tylko Kucharski. Czeka na partnerów. Magiera. Kacprzak. To już Staniek. Podanie do Jacka Kacprzaka. No i znowu
pozwolili obrońcy Pogoni na rajd któremuś z piłkarzy Legii. Nie pierwszy to już raz, przypomnijmy, choćby trzecia bramka padła po takim właśnie zagraniu do Ryszarda Stańka, który przebiegł kilkanaście metrów, zacentrował do dobrze ustawionego Cezarego Pucharskiego. A informacje z ławki rezerwowych ma dla nas Michał Winiński. Panie trenerze, mimo dwubramkowego prowadzenia, dwóch strzelonych bramek w krótkim odstępie czasu, cały czas pan tutaj nerwowo reaguje przy linii bocznej, Legia cały czas atakuje. Nie, znaczy za bardzośmy się cofnęli i w tej chwili my atakujemy z kontry i no, troszkę za głęboko jesteśmy cofnięci. Powinniśmy grać tak jak po przerwie żeśmy ruszyli, graliśmy do przodu i to przyniosło efekty. No. A teraz znowu wróciliśmy do takiej gry jak... Za bardzo jesteśmy głęboko cofnięci. Przerwijmy na chwilę, bo groźna akcja Legii kolejna. I rzut karny. Faulowany Dariusz Czykier. Sędzia pan Andrzej Krzyżniewski nie miał wątpliwości. Zobaczymy. Czykier, Pokładowski. Ocencie to państwo sami. Rzut karny dla Legii. Zobaczymy, czy stały egzekutor rzutów karnych, Dariusz Czykier. Czy też Cezary Kucharski, którego skandują nazwisko, ale przypomnijmy, Kucharski nie wykorzystał już rzutu karnego w meczu z ŁKS-em Łódź. Był to mecz ligowy. Ale być może będzie chciał się zrehabilitować. Tutaj wynik już jest, zdaje się być rozstrzygnięty. Do końca niewiele ponad kwadrans tego spotkania. I Cezary Kucharski rzeczywiście... piłkę Czykierowi. Miałby Kucharski szansę strzelić trzecią bramkę, ale Dariusz Czykier, sam poszkodowany, przed nim Radosław Majdan, Dariusz Czykier i gol. W 76 minucie meczu Pogoń przegrywa na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie 1-4. No cóż, Radosław Majdan nie miał właściwie wiele do powiedzenia przy żadnej z bramek, prawda? Były to błędy obrońców, teraz przy rzucie karnym także trudno mieć do bramkarza pretensje, ale nie ma on szczęścia do gry na Łazienkowskiej. Przypomnę, ostatni występ przegrany przez Pogoń 0-5. Teraz także już 4 puszczone gole przez bramkarza Pogoni Szczecin. Na boisku pojawił się Piotr Prawucki, a my oddajemy głos Aldonie Marczuk. Drugi bramkarz, rezerwowy bramkarz Pogoni Szczecin, pan Wojciech Tomasiewicz. Jak by pan skomentował ten rzut karny? Czy Majdan miał szansę na obronę? Znaczy, jeżeli chodzi o obronę, to raczej nie miał, tylko po prostu wydaje mi się, że tego karnego nie było. Po prostu w ślizg Leszek Pokładowski wykonał czysto na piłkę. Zawodnik Legii przewrócił się przez jego nogi. No i sędzia odgryzł karny. Moim zdaniem niesłusznie. Dziękuję. Listy strzelców to pisane nazwisko Dariusza Czykiera. 13 minut do końca meczu. Pogoń przegrywa 1-4 z liderem piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń to, przypominamy, zespół, który prowadzi w grupie pierwszej, drugiej ligi. Moskalewicz. A ja widzę, że do zmiany przygotowują się już i Solnica, i Włodarczyk. Tymczasem atakuje Czereszewski. Przedziera się były piłkarz Stomil Olsztyn, ale spokojnie Radosław Majdan. Nie wiem, czy zauważyłeś sytuację, kiedy Michał Winiński rozmawiał z Mirosławem Jabłońskim. Słychać nawet było w tle, jak kiedy rolę Jabłońskiego przejął Lucjan Brychczyk, który pokrzykiwał na piłkarzy Legii. Lucjan Brychczyk od wielu, wielu, wielu lat na Łazienkowskiej. Z reguły właśnie jako asystent pierwszego trenera. Przed laty, przez wiele sezonów występował w tym klubie. Tymczasem Piotr Prawucki trafił w Ryszarda Stańka. Piotr Prawucki ma ponad 50 bramek zdobytych w naszej pierwszej lidze. Grał i w Lechu Poznań, i w Warcie Poznań. Bednarz, który uprzedził Nicińskiego. Niebezpiecznie w polu karnym Nisiński. Dobra interwencja Piotra Mosura.
Przypomnijmy, Mosur dzisiaj w nietypowej dla siebie pozycji jako stoper. Zastępuje Jacka Zielińskiego, który doznał kontuzji w meczu z GKS-em Bełchatów. Zagrał co prawda jeszcze w meczu z Kutnikiem, ale dodatkowo przyplątało mu się przeziębienie i dzisiaj odpoczywa. Mandrycz. Trwa piknik na trybunach. Mandrycz. Jeszcze jeden rzut rożny. Mocno kręcił piłkę Piotr Mandrycz. 35-letni pomocnik Pogoni Szczecin. Ponownie Mandrycz. No i tym razem Grzegorz Szamotulski nie wyszedł z bramki, aczkolwiek było to dośrodkowanie gdzieś na 6 metr. No myślę, że mina Szamotulskiego teraz widzimy, kręci głową niezadowolony. To zresztą największy mankament tego golkipera, gra na przedpolu. I zmiany w zespole Legii. Boisko opuszcza strzelec z dwóch bramek Cezary Kucharski, w jego miejsce Piotr Włodarczyk i Dariusz Solnica, pierwszy rezerwowy jeszcze na jesieni, spełniający rolę jokera, 5 bramek. Teraz zastępuje Jacka Kacprzaka. A więc komplet zmian w Legii już Mirosław Jabłoński wykorzystał. Boisko opuścili Mięciel, Kacprzak i Kucharski. Na placu gry Włodarczyk, Czereszewski i Solnica. Jeszcze jedną zmianą dysponuje trener Pogoni. A tymczasem w ataku legioniści. Piotr Włodarczyk swoją pierwszą bramkę dla Legii, jak do tej pory jedyną w lidze, strzelił tydzień temu w Bełchatowie. Legia odniosła cenne zwycięstwo 1-0. Kujawa i Studziński. Mandrycz. Ale na pewno powietrze już uszło z graczy Pogoni. 1-4 w spotkaniu wyjazdowym na kilka minut przed zakończeniem meczu. Chociaż do końca będą próbowali się jak najkorzystniej zaprezentować. Mówiliśmy, że duża grupa kibiców ze Szczecina przybyła na ten mecz. Chcą im to wynagrodzić, piłkarze Pogoni. Na pewno zaprezentowali się dzisiaj nieźle, walczyli ambitnie. Teraz jednak Włodarczyk spokojnie, niedokładne podanie. Moskalewicz. Z przodu jest Niciński. Wybrał jednak Mandrysza. A to już Mosur. Jego partnerzy jednak wolno przesuwają się do przodu. Sygnalizuje pozycję Sokołowski. A w międzyczasie Mosur faulowany przez Studzińskiego. Osiemdziesiąta druga minuta spotkania na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w ćwierćfinałowym meczu piłkarskiego Pucharu Polski. Gospodarze prowadzą z Pogonią 4-1 i szukają okazji do kolejnych bramek. Studziński, Piotr Prawucki ucieka z przodu. Tymczasem Moskalewicz rozgląda się, do kogo zagrać. Wybrał Pokładowskiego, przed nim Sokołowski. Włodarczyk. Jeszcze Włodarczyk. Na spalonym był Sokołowski, nie pobiegł za piłką. To automatycznie spowodowałoby przerwanie akcji. Studziński. Tymczasem prosi o głos Michał Wiliński. Przy mnie jest Cezary Kucharski, zdobywca dwóch bramek w dzisiejszym spotkaniu. Chyba ta przerwa spowodowana żółtymi kartkami dobrze panu zrobiła. Bardzo dobry występ i dwie ładne bramki. Myślę, że tak. No, na pewno dobrze mi zrobiło. Trochę odpocząłem, nabrałem świeżości. Ale myślę, że zupełnie nie była potrzebna, bo też przed tą przerwą też w każdym meczu strzelałem bramki. Także oczywiście cieszę się z tych dwóch bramek dzisiejszych. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej i będę strzelał więcej niż jedną czy dwie bramki. Wiemy że w półfinale jest Widzew Łódź, który wygrał w Petrochemii 3-2. Również wygrała Odra Wodzisław, też 3-2 z Ruchem Chorzów. I GKS Katowice prowadzi z Hetmanem Zamość 3-0. Myślę, że tego należało się spodziewać, takich wyników i
takiego spodu półfinału. Myślę, że w tej chwili każde losowanie dla nas jest praktycznie bez różnicy. Z każdym zespołem należy walczyć i myślę, że z każdym jesteśmy w stanie wygrać i grać w finale. Dziękuję bardzo za rozmowę. Cezary Kucharski, najlepszy strzelec Ekstraklasy. 12 zdobytych goli dzisiaj w pucharowym meczu. Jeden gol zdobyty lewą, drugi prawą nogą. 4-1 na Łazienkowski. Tymczasem atakuje Włodarczyk. Włodarczyk wypychany przez Kujawę. Utrzymuje się przy piłce były zawodnik Kapy Wałbrzych. Jeszcze Czykier. Ładne wycofanie Włodarczyka. Legia, Staniek. Obok słupka. Teraz pozostawiają już bardzo dużo wolnego miejsca piłkarze Pogoni Szczecin przed 16 metrem zawodnikom Legii. Może zmieni się to po kolejnej zmianie. Na boisko wejdzie zawodnik z numerem 16. To Robert Pałasz, który zastąpił Kameruńczyka Blerio Ejotobi. Robert Pałasz ma 20 lat, jest wychowankiem klubu szczecińskiego. No dla niego tutaj występ na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie to na pewno spore przeżycie. No ale być może już od nowego sezonu, kiedy Pogoń ewentualnie awansuje do Ekstraklasy, będzie miał okazję występować tu rokrocznie. Pokładowski tymczasem ruszył z piłką. Fantyńskiego ubieg Sokołowski. Teraz Bednarz wyskoczył przed Trawuckiego. I właśnie wychowanek Pogoni w swojej pierwszej akcji wywalcza aut. Grał przed laty w naszej Ekstraklasie inny piłkarz o tym nazwisku w Górniku Zabrze. Andrzej Pałasz, także uważany swego czasu za ogromny talent, no niestety trochę nie spełniony. W najbliższych tygodniach oba zespoły czekają ciężkie mecze. Legia już w najbliższą sobotę, także na antenie Kanal Plus, derby w meczu z Polonią, a Pogoń Szczecin mecze z Dyskobolią, Groklin, Elaną Toruń, a więc rywalami o walkę do pierwszej ligi. Tymczasem znów niebezpiecznie było pod bramką Szamotulskiego. Znów bramkarz Legii nie wyszedł do tego dośrodkowania, a okazję zmarnował Piotr Prawucki. Mandrysz bardzo groźnie wykonuje te rzuty rożne. Popatrzmy z tego ujęcia kamery. Odchodząca piłka podkręcana. I Szamotulski kilka razy nie wiedział, jak ma się w tej sytuacji zachować. Piłkarze mówią o takich wyjściach w puste przeloty. Czasem Kujawa do Moskalewicza. Studziński. Legioniści pod swoim polem karnym. Moskalewicz, któremu bardzo ciężko grało się w tym spotkaniu. Legioniści wiedzieli, że jest najgroźniejszym strzelcem ekipy przyjezdnej, stąd też bacznie opiekowali się piłkarzem z numerem 17 na koszulce. Chcąc sobie trochę pograć w piłkę, musiał Moskalewicz cofać się aż pod linię środkową boiska. Stamtąd dopiero próbować organizować ataki, rozgrywać piłkę do partnerów, bądź też samemu atakować bramkę Szamotulskiego. To moment, kiedy przewinił Grzegorz Nieciński. Jeszcze około 2 minut do końca regulaminowego czasu gry. Kolejne starcie przy linii środkowej, uśmiechnięty Mandrysz. Ostro zaatakował Magierę. No i teraz Czykier. Niciński. Asekuracja Petnarza. Pokładowski za linię boczną. Wszystko niemal jasne. W Warszawie już nic Legii nie może odebrać zwycięstwa 4-1.
Wiemy o awansie Widzewa, wiemy o awansie Odry Wodzisław, prawdopodobnie... Tak, w Katowicach także... w dalszym ciągu utrzymuje się wynik 3-0, więc trudno przypuszczać, by piłkarze z Zamościa odrobili straty w ostatnich minutach spotkania. A więc cztery pierwsze drużyny naszej pierwszej ligi znajdą się w półfinale Piłkarskiego Pucharu Polski i w sobotę emocjonować się będą losowaniem. Cezary Kucharski mówił, że nieważne z kim zagrają piłkarze Legii, no ale ważne jest na pewno to, gdzie przyjdzie rozgrywać danej drużynie mecz, czy u siebie, czy na wyjeździe. No ale poczekajmy, zapraszamy na losowanie na żywo naszej stacji telewizyjnej w trakcie super sportowej, super piłkarskiej właściwie soboty. Oczywiście jak zwał, tak zwał, ale wydarzenie to bez precedensu w historii naszej stacji. Od 12.05 do 19.30 piłka nożna królować będzie na antenie Canal Plus. A Legia w dalszym ciągu atakuje. Jeszcze raz Magiera. Już minęło 90 minut spotkania. Pogoni marzy się przynajmniej jeszcze jeden gol na osłodę tej porażki. Myślę, że kibice Legii nie mieliby specjalnie nic przeciwko temu. No ale piłkarze Legii starają się postąpić odwrotnie, strzelić jeszcze piątą bramkę. Atakują. Ale lada moment możemy spodziewać się gwizdka kończącego ten mecz. Tymczasem Studziński nieopodal linii środkowej boiska. Przewinienie gracza miejscowych. Skrzypek do Magiery, Skrzypek, Mosur, Bednarz. Chyba ostatnia akcja Legionistów w tym spotkaniu. Czykier, Bednarz, w środku jest Czereszewski, dobrze. I Magiera. Bardzo stara się w dzisiejszym spotkaniu Jacek Magiera, by przekonać do swoich umiejętności trenera Mirosława Jabłońskiego. Bodaj